Gdynię. Mamy w Słowaku finał Olimpiady Geograficznej. To ze względu na epidemię i niemożność zgromadzenia się tak dużej liczby uczniów w jednym miejscu, bo w finale w tym roku startuje 120 najlepszych młodych Polaków i w 14 miastach w Polsce te zawody się odbywają. Finał składa się z 3 testów co roku. Chciałbym, żeby jeden był właśnie z obliczeń, bo z tym jestem dobry. Też jakby była geografia fizyczna albo społeczno-ekonomiczna, też bym był zadowolony, bo z tego też się czuję dobrze. Ja jestem w sumie spokojny, bo to jest moja trzeci finał w tym roku. W sensie w tamtym roku nie było finału przez COVID-a właśnie. No i tak jakby mam nadzieję, że w tym roku zdobędę w końcu mojego laureata. Co ja lubię w geografii? Najbardziej chyba geografię fizyczną. Lubię jak poznawać po prostu ciągi przyczynowo-skutkowe, bardzo, bardzo jest to dla mnie takie fajne, takie super poznawanie rzeczy, że jedno wynika z drugiego i można na tym, na tej podstawie poznawać i przeszłość, i przyszłość. Jest tam sporo zarówno nauk przyrodniczych, bardzo dużo fizyki, sporo jest matematyki, biologii, ale także są nauki takie ścisłe typu ekonomia na przykład i zjawiska ekonomiczne. Nie da się tego nauczyć, to mówię otwarcie. Nie da się nauczyć, jeżeli ktoś nie jest pasjonatem. Szkoła, nawet najlepsza i nawet najlepszy nauczyciel jest w stanie uczniowi dać przy łucie szczęścia 50% wiedzy potrzebnej do olimpiady. To są przede wszystkim gdzieś wyliczenia, czy też swego rodzaju wnioskowanie z rysunków geologicznych, albo wnioskowanie i opracowywanie gospodarcze, ekonomiczne różnych państw.